Nazario za wysoko cofnął. Co ten Nazario robi? Co on robi? Gdzie on stoi, kurwa? Pojechało go? Dobra, ten Nazario, on nie umie nawet stać na napastniku. Jak graj na szpicy... Patrzcie, on jest! Patrzcie, on jest! Patrzcie, on... Szewczenko! 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 A nie jakiś tam Nazario! 100 tysięcy i macie na padziora! No. Pytacie, gdzie jest... Jakby w ogóle specjalnie wystawiłem Nazario poniżej 9 milionów. Widzicie? Ja teraz mogę wam powiedzieć, jak zarobić 500 000 końców w jeden dzień. Kupujecie Nazario za 8 020 000, sprzedajecie za 8 999 000 i zarabiacie 500 000. Pierwsza paczka Team of the Week. And we got... nawet walkoutik. Holandia, Neles, Gakpo. Okej, okay, gdzieś tam na zmianę, why not? Okej, okay, pierwsza 85, zobaczmy druga. Czy też będzie walkout, czy nie? Nie, tutaj będzie 82, max. Niestety. No i ostatnia 80+, zobaczmy. Jest walkoutik, to taki Hiszpania SP. O proszę, Pedri 86, ty, nawet fajnie sypie. Jak moja paczka z ikoną? No tutaj ten pan poleciał. Dobra, no kupujemy za 400 chyba tego Pele, nie? Tego kupujemy. Bo już jakby nic tu nie wymyślimy. A chcę nim zagrać, więc niech będzie. Było 4000 taniej tam, ale nieważne. Jastrząb na tym wariacie? Siła strzału 9,8, daleki strzał 9,9. No dobra, zobaczymy co ten Pele umie. Let's go. FC King Hit, pierwszy mecz Pele, zobaczmy co to będzie. Pele 9,5 na napadzie. Let's go. Bank! Już lepiej zagrał od tego, od Ronaldo Nazario. Jeszcze jak upgrade, jakby dostał dwa upgrade, to było kozacko. No szkoda tego remisu PSG, nie? Dobrze, wreszcie nie powiedziałem, że remisu... Kurwa, no czekam, aż się przesunę. Jedna kontra zabójcza, co? W ogóle nie miał chłop akcji, w sensie, no dobra, oprócz tej odbitki, jedna kontra zabójcza. Let's go. Pele w debiucie dwie bramki. Gdzie jest Ronaldo Nazario, ja się pytam. No dobra, jest zwycięstwo. Spokojnie, jeszcze tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć winów i będę w połowie. Tak, zresztą ten Ronaldo poszedł na sel zanim był, to prawda, zanim odcinek wszedł, to on już był sprzedany. Ederson, Van Dijk, Rudiger, Mendy, okej, okay. Haaland, no okej, okay. No wiemy czego się spodziewać, nie, jakby po tym teamie. Łatwo nie będzie. Wow. Pierdziele, ej, input, kiedy ja Alabą nacisnąłem podanie, a kiedy było podanie, to było jakieś chyba 2 sekundy i to bez w ogóle, o, bez w ogóle czegokolwiek, nie? 2 sekundy od momentu, jak nacisnąłem prostopadłą do tego, jak on podał. Czy skrypcik? Nie, no koleś, jakby pierwsza liga aktualnie w FIFA to jest jakiś kosmos, nie? Jakby trzeba grać z językiem wyciągniętym, ręcznik trzeba mieć i w ogóle, nie? Koleś grał naprawdę bardzo, 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 bardzo dobrze. Real Madrid kontra grube poczucie, zobaczmy. Ter Stegen, Varane, Tomori, Dest. Dest na lewej obronie, to jest może słabszy punkt. Myślicie, że Dest to będzie słabszy punkt jego składu? Mam taką nadzieję. Nie, czemu ty kopnął? O kurwa mać! Co jest? Czemu on nie kopnął tej piłki do chuja pana? Przecież składał się do tego! Nie, no chyba szaleje przy tej grze. Co to było, ty? Jeszcze tak Pele wyskoczył pięknie do tego, do tej główki.
O, teraz Blue Rolla nie zrobię. Fuck! Ja pierdoczę. Dajesz się złapać może? Czy to sędzina sędziuje? Poka mi. No, nie, no sędziuje jakiś pajac brunet. Ta, i zaraz tracimy bramkę. Nie, no ten mecz jest do wygrania, przecież to co koleś ma dziury w obronie, to jak w mózgu, ty. Magik! Nie, bo jak nie można z prostej, to trzeba pieprząć z daleka. Goku gaga, kurwa, nie chcę w to grać, gówno, jadę. Ja pierdolę, no. Koleś biegnie sprintem w moją obronę i to jest jedyne co robi. Napierdalam jakieś fikołki, kurwa, przez 30 minut tego meczu i oczywiście nic nie chcę wejść. Karty za bilion końców. Ja wiem, że Messi jest lewonożny. Ja kurwa rozumiem, że Messi jest lewonożny. On ma 4 gwiazdki słabszej nogi. A i zaraz tracimy bramkę i wiadomo, że opponent better, no. Kardę? Aj. Kulibali ściana, Kulibali. The fucking wall, Kulibali. Let's go. Dobry skórnik. Let's go. I co ja mam klikać, żeby zrobić tą przewagę takim Pele? To jest niesamowite, nie? Wiecie co kurwa doprowadziło do tej akcji, że przejąłem jebaną piłkę, ale się została pod nogami Neymara. No chuby strzelił to wszystko. Wygramy mecz! Znowu w pierwszej lidze. Let's go! Jej! Jej! Uhuhu! Jej! Uhuhu! Jej! FC Foxy! Zobaczmy. Hugo Lloris, Varane, Danso! No nie! Nie! Danso! Kurwa mać, no tracę tak piłkę chujowo, no bez sensu. Ja p... Ale jestem k***y. No i więc. Czy wiesz, że możesz mieć te same paczki, ale wymienne? W sensie jakim? Wow! Wow! Ale tego pana to się tu nie spodziewałem. Hello!
Jakby Brazylia, PSG, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, tylko pójdźmy na to lewe skrzydło. Ale PS11 jest. Dobry ten Zaha? Nawet spoko. Neymar nie lepszy na LS. Szykuje się mały wpierdziel. O, jakby troszeczkę lżej. Pana mu odłączyło, czy co? Aha. Ja bym chociaż 1-0 wygrywał, ale chyba wiadomo, że nie, nie? I 20 minut psów w dupę. A czułem, że ten mecz jest jakby do wygrania, nie? O Boże, no chociaż jedno by wpadło, to koleś by, wiecie, wywaliłoby, bo bylibyśmy jeden wyżej, nie? Trudno. Salinio 999, no let's go, Elita Liga. Cole mówisz, Benzema i co, Halandzik? Wiadomo, że tak, Rafinha, Sterling. No kurde, składzik wygląda jego, bo wiem sobie dosyć tak, że można by było to pyknąć, nie? O Jezus Maria. Jezu, to jest tak odległe dla mnie. Tak daleko dzisiaj jeszcze nie byłem. Nie, nie, nie. To jest jakby czuję się mentalnie zwycięzcą. Zobaczmy skład oponenta. De Gea, Ferdinand, Rudiger, Renter. Ale dobra, jak ma Haalanda, to na pewno nie wbił ani 20 winów, ani 19 winów, ani 14. Tak myślę, że 9 winów wbił max. Dobra, farcik. Ja pierdzielę, ale mam farta w tym meczu, to jest w ogóle niepojęte, jakiego mam farta w tym meczu, nie? To jest jakby z wszystkich meczów w jeden jakby mi się zebrało. Więc się odbija pod nogi i ja z tego strzelam, nie? Trzy razy mi się odbiło pod nogi w akcjach i trzy razy z tego strzeliłem, jaka głupota. No i właśnie o tym mówię, że Haaland jest taki, w takich sytuacjach mega potrzebny, nie? Pa, jak daleko jestem, pa, widzisz to jeden z drugim? Raz, dwa, Twitch, it's Fefik, szukajcie, wyzywajcie go na czacie, żartuję, nie wyzywajcie go. Good luck i jedziemy. Jak ma taki skład, jest, ma takich napastników i jest w pierwszej lidze, to gra turbo dobrze na pewno. Prezentowanie Danielowi Supa. Ja pierdolę. Nie wiem, czy kolesia pad jest cały. O, oh, Jesus. O, oh, fuck. Tak, gówno, niezwycięstwo. Ja pierdolę, pojebane to jest. Nieustanny pressing i chuj, już nie wyjdziesz z własnej bramki. 80 minut koleś nie zrobił akcji, ale kurwa nieustanny pressing i później koleś robi dwie dokładnie takie same akcje, a twoi biegają jak cioteczne. Przepraszam, nie powinienem użyć jak cioteczne siostry, bo dostanę bana za słowo. Dobra, łatwo. O, spłakał się, wyszedł. Spłakał się, zrozumiał. O Boże! Nie mówcie, że trafiłem na cheater. Nie. Dziękuję bardzo. Nie mówcie, że to koleś, że nie wygrałem tego meczu. Nie mówcie mi nawet, że nie wygrałem tego meczu. Koleś zrobił los glitcha? Nie, no nie mówcie mi, że koleś zrobił jakiegoś glitcha.
o. Kurwa mać. Koleś ci, masz karnego, wczoraj karny w 91, koleś kurwa, wyszedł przy 2-2, jak miałem karnego w 91 minucie. Teraz koleś robi no-lose glitcha, ja pierdolę. To jest kurwa. Ta gra to jest śmietnisko, nie kupujcie tej gry, nie kupujcie, to jest śmieciowa gra, to jest kurwa nie nadaje. To jest śmietnik, ta gra to jest śmietnik. Ta rozłączyła. Haha, wygląda na to, że odłączyłeś się z jego ostatniego meczu. Rozumiecie to? Przegrałem mecz, nie dostałem razy dwa i porażkę jeszcze mi wbiło. Brawa, brawo EA, super gierka co roku. Dodajmy jeszcze rule breakerów, obciągarów, kurwa. Zajebiście. Może przy remisie na przykład jak koleś. Ja pierdolę, dobra. Powinien być jeden przed flagą. No nic, dobrze graliśmy, grajmy tak dalej. Kocno sobie trafił. Dobrze, że Halanda nie trafił. Karny. Ten następny mecz w ogóle będzie o. Następny mecz będzie o awans. Czy o awans? O awans na flagę. Teraz znowu tamten. Nie no, już nie. Ten mecz jest, bo jest razy dwa, nie? I o flagę będzie. Jakbyśmy wygrali z tamtym, to byśmy byli tu. Dwa winy. Gdybyśmy z tamtym wygrali, to chyba byśmy mieli mecz o awans do elity teraz. Znaczy, gdybyśmy wygrali, jakby wygraliśmy, ale gdyby koleś nie użył no-lose glitcha, to byśmy mieli o elite mecz. FC Rieger Bach. Turam? Ciekawie. Ja pierdolcze. Flaga! A wytyczne już. Pele ma nic. Messi ma zostawać z przodu. Zaha ma wracać do obrony. Mbappe ma wracać do obrony. Zostawać z tyłu, krycie środka. Ma jeden i drugi. SPD. Zostawać z tyłu. Gowu, Haaland, Mbappe. Giroud, kurwa mać, o chuj chodzi w tej grze. Powiedzcie mi, o chuj chodzi w tej grze. Giroud, kurwa, kopie. Bramkarz robi tak. 76 minuta i remisik. Zajebiście. Zaha nie miał wykończenia. Ani psychy, ja już do niego nie miałem. Ale Foden miał specjalną kartę, wiesz? Aha. Czemu on się rzucił w drugą stronę? Powiedzcie mi, czemu on się rzucił w drugą stronę? Nie czaję. Kurwa, Neymar przez 50 minut, kurwa, tak o. 51. Pierdut! A, był starszy Messi. Gol. A, ładnie. No, to w sumie jakbym stracił, to nic by się nie wydarzyło, nie? Dużo szczęścia, bo ekspertów był 3-6-0-4. No, trafiłeś super tym Valverde, a jakby... Expected goals, gol przy bramce Messiego w ogóle się nie zalicza, nie?
A straciłeś. Vegeta FC. Dzisiaj sporo tych spotkań w pierwszej lidze, ale będę tak gotowy na ligę weekendową. Uff. Balak, Haaland, okej. Lęk mnie pokonało w tym meczu totalnie. Lęk mnie porobiło. Nie, nie, jeszcze miałem nadzieję, że wiecie, jakbyśmy wygrali, to gdzieś tam ta elita, ale nie ma szans. No nie będzie pika, nie będzie pika. KGP LTG. Okej, okay, ciekawie. Okej. Okay. I celuję w 19-1. Tak odważnie powiem. Czuję po tej pierwszej lidze, że to gdzieś tam się odblokowało. Czuję fajnie tym 4-2-3-1 i 19-1. Ja. Myślałem, że znowu pierdolę w słupek. Zawału dostaję za każdym jednym razem. Ostatnia akcja dla oponenta. Koniec. Faktury to już remis. No dobra, no. Na razie gram tak. Jakby jedyną kartą, która wydaje mi się lepsza z ławki, a nie w Melsio, to jest Van Dijk, którego tu mam. I wydaje mi się, że on jest lepszy niż Alaba, chociaż ten Alaba też gra bardzo, bardzo dobrze. Gdzie jest Danusia? Nie no, Pele jest fenomenalny, bardzo dobrze mi się gra. Mimo, że tych statystyk nie ma jakichś wybitnych. Jak na napad ma 10 bramek, 6 asyst, ale... Robi robotę pod Messiego, robi robotę pod Mbappe, pod Neymara. Ascalonici. Zobaczmy, co on tam ma. David De Gea, Van Dijk, Tomori, Cole, Haaland, Rashford, okej. Lengthy meta, bitch! Lengthy meta, bitch! Ale p***a jest ten Adama. Czekajcie, ile strzał? 65. Let's go! Ale umiejętności tego zawodnika. Tak. Jedyne co bym robił, to oceniał składy. Kogo mam Lengthy w składzie? Lengthy w składzie mam obrońców i środek i SPD. I Aza wysyła... O ja pierdzielę, chłop ma netto w bramce, kina w środku pola. Jestem przerażony. Jezus Maria, nawet środek bramki. Dobrze, że ten Neto tam jest. Bang. Jak się gra Pele? Bardzo, bardzo dobrze. Knapson, pierwszy mecz dzisiaj wygraliśmy, a drugi też właśnie. Dwa wygrane, odeszliśmy aż o dwie kropki od flagi. Następny mecz jest bardzo istotny, bo to dwie kropki do w górę, nie? Okej. Dwa winy jesteśmy od tego. No, jesteśmy już daleko. Jaquinho team! Zobaczmy. Donnarumma, Koulibaly, Van Dijk, Klaus, Kante, Casemiro, Abedi Pele, Neymar, Messi i Rashford. No szczerze, zamiast Rashforda dałbym tu Haalanda i ten skład byłby mega kozacki u oponenta. Dobra, przesuwałem się. Przegrałem. No i czyń się mnie, jak widzę, że chłop przez cały mecz miał 2 strzały, a ja 8. Czyń się mnie, no. Oooo, fuck. Ale nie wygram. Dzięki, Daniel, za wsparcie. No yeah!
Omega na lewej nodze Messiego i to broni, no why? Why? A, nie, no, sam na sam wychodziłem. Ach, 0-0. Kiedy ostatni raz widzieliście w tej FIFA wynik 0-0? Ja nie wiem, jak ja tym Messi nie trafiłem, nie? To jest dla mnie niepojęte. Że tam Messi nie trafił, jakby w sensie, że on to wybronił z 4 metrów strzał taki. O, no ewidentnie przeważałem, 0-9 ekspertę do 0-8. Lepszy remis niż wiadomo co, wiadomo gdzie. Ajże, znowu mnie wyzywa. Mecz o elitę, let's go! AS Pirin, Górnik Zabrze, fuck. Maldini. Zaha. I drogi. Wow. Ja pierdolę, to jest niesamowite, nie? To jest niesamowite. To jest niemożliwe, nie? No i cyk, se przegrałem, nie? Ja pierdolę, no ja nie mogę, nie? No ale co, no moje... Trzy sytuacje niewykorzystane, takie 100%owe? Czy tam, ile? To był mecz na elitę, teraz muszę wygrać raz... Teraz znowu muszę wygrać 3 mecze, żeby awansować. No taki skład, który powinienem raczej pyknąć, nie? Ale ta gra jest głupia, no nie chcę takich bramek strzelać, jakby to nie jest fajne, to nie jest fajne. To jakby zero przyjemności z tego, że ja wygrywam tu 1-0, nie? Aha. No daj już się sfaulować Jajaturę, no. Bez sensu, ty. Ale Jajaturę zepsuł mi... Ja pierdolę, Jajaturę mi spierdolił, po co on podskakiwał? Niech dostanie kosę w nogi, a tak poszła kontra, bo on chciał ominąć ślisk. Piłka poszła, chłop nie trafił w piłkę, ty. Przez to, że Jajaturę wstrzymała się, animacja przeskoku nad piłką. No, daj się sfaulować, no. Jesteś tylko postacią w grze. Nie będzie cię bolało. No ten unika, ty. Pierdzielony, no. Nie lubię, nie przepadam za Fagatą. Według mnie jest pusta, zraniła chłopaka i w ogóle, nie? I na przykład nie wchodzę do niej na profil na Instagramie i nie piszę z niej: Fagata, nie da się ciebie słuchać, jesteś brzydka i nie lubię cię oglądać. Jakby no nie wchodzę do tych ludzi, których jakby nie lubię oglądać w internecie, nie? Let's go! Uff, Jezus Maria. 3-1, comeback! Nice. Nie, jeszcze razy dwa nie ma. Jesteśmy w tym miejscu, co byłem przed... jak miałem razy dwa. Muszę teraz dwa mecze wygrać, nie? Ale... No, zobaczymy. Oj, oj, oj. Stopni, backflip przesłem. Ja już pierdolca dostaję, bo ja sobie strzelam słupeczek, nie? A koleś strzela... No tak właśnie, nie? Jakby zajebiście. No i to jest różnica, dlaczego na przykład przegrywam te mecze. No, kurwa, nie umiem. Jezus, brawo, że tego nie obronił bramkarzem, no ja nie wiem. No! Edin pierdolony Dzeko. O Boże, kick-offik. Aha, to się zaśmiałem w nieodpowiednim momencie. Nie wytrzymał chłop ciśnienia. Też bym to zrobił chyba na jego miejscu. Też bym to zrobił, nie? Jakby... Też bym to zrobił na jego miejscu. Po tym, jak na zielonym Mbappe nie trafił w bramkę. Też bym to zrobił. Jak widzicie, jestem prawie jeden krok od elity. PWD89. Jak to jest jego rocznik, to mamy szansę. On już jest bardzo stary, ma 33 lata i nie umie w tą grę. Dobra, może czwórkę na ataku ma dobrą, ale jedziemy z nim. Jeśli ktoś, kto będzie lubił to, co
No ja uwielbiam to, co gotujesz. Ja pie... No i... No nie mogę. Jezus Maria. Ja pierdolę, jak ja chciałem to podać, to jestem Jezus Chrystus, kurwa, z epopecji. Nie, no błagam. Nie, 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 nie. Ja pierdolę. Przecież ja oczywiście, że chciałem podać do góry. Jezus Maria, ta gra mnie wykończy. Ta gra mnie wykończy, jesteśmy w elicie, ale... Przecież... Do góry dałem, do góry, na 99% dałem do góry, przecinek 9. Przecież po co ja bym miał... Ale to wymagało ode mnie, to były ciężary. Mamy to. Ósma wygrana, idealnie, żeby nie musieć się męczyć w elicie z wygraną. Nowa liga elitarna, let's go, mamy to. W końcu. Trochę później, tydzień później niż myślałem, że będę miał, ale dopiero wczoraj zaczęliśmy grać.